W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, ta dzisiejsza niedziela kojarzy się nam wyjątkowo z radością, z weselem. Kojarzy się nam dlatego, że i wystrój Kościoła się zmienia w tym czasie Wielkiego Postu, kiedy jesteśmy w środku tych naszych ćwiczeń wielkopostnych. Ołtarze są ozdobione kwiatami, mogą grać organy, szaty kapłańskie są koloru różowego. Drodzy wierni, ta chrześcijańska radość jest pewnym zadaniem dla nas, ponieważ wśród wszelkich radości, jakie człowiek przeżywa na tym świecie, to dzisiejsza niedziela mówi nam o tej radości, która jest radością prawdziwą i do której jesteśmy wezwani, chociażby i na samym początku tej mszy świętej, kiedy w introicie słyszymy słowa „Wesel się, Jeruzalem”. Drodzy wierni, co znaczy „Wesel się, Jeruzalem”? O jaką tutaj radość, o jakie wesele chodzi? Przecież, drodzy wierni, jest wiele rodzajów radości, które człowiek przeżywa. Ale żeby zrozumieć, o jakie prawdziwe radości chodzi, musimy przyjrzeć się tej perykopie Ewangelii, którą dzisiaj przed chwilą usłyszeliśmy. Drodzy wierni, jest to początek 6 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. To, co przed chwilą słyszeliśmy, tą narrację o cudzie rozmnożenia chleba i ryb, jest to narracja, która ma za cel wprowadzenie nas do znacznie ważniejszej nauki, którą Chrystus później daje. Ale po kolei. Najpierw spójrzmy na to, co tutaj jest nam przedstawione. Mówi nam Ewangelista, że na miejsce pustynne, gdzie udał się Pan Jezus z apostołami, poszli ludzie. I całkiem pokaźna liczba tych ludzi poszła za Panem Jezusem. Bo mówi, że 5000 samych mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Jak sobie pomyślimy, że z Warszawy tutaj przychodzi w niedzielę około 550 osób na mszę świętą, to tam poszło do Pana Jezusa o wiele więcej, znacznie bardziej pokaźna ilość ludzi, ażeby Go zobaczyć i doświadczyć cudów. Ale o tym za chwilę. Zwierni, ci ludzie przybyli z okolicznych zapewne wiosek, miast, którzy postanowili pójść za Panem Jezusem. Ale przecież tych 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, było znikomą cyfrą w porównaniu z tymi, którzy pozostali w swoich własnych domach, którzy się nigdzie nie ruszyli. Byli to ludzie, którzy, być może ci bogaci w tym czasie ucztowali. Być może leżeli przy stołach, na których były wykwintne potrawy, pili najbardziej wytrawne wina, najwspanialsze zażywali smaki różnych potraw, które tak bardzo im przypadały do gustu. Być może ci bogatsi, którzy mogli sobie pozwolić na jakiś zespół instrumentalny, słuchali muzyki albo śpiewu. Inni z kolei być może tańczyli i bawili się. I wszyscy ci zażywali pewnej radości. Ale ta radość trwała krótko, bo jeden wieczór, jedną noc. I się kończyła tym, że wszyscy musieli tak przerwać tą zabawę, bo ileż można jeść, ileż można pić, ile się można bawić. I następnego dnia trzeba było wrócić do starej rzeczywistości, szarej, która wcale nie daje jakiegoś wielkiego poczucia szczęścia. Zapewne ci, którzy byli bardziej ubodzy, nie mogli sobie pozwolić na ucztowanie, na zabawę, ale cieszyli się z tego, że właśnie mogli wieczorem sobie wrócić do domu po ciężkim dniu pracy i ten chleb, który w pocie czoła zarobili, mogli sobie spokojnie spożyć, a potem cieszyli się na myśl, że właśnie oto teraz możemy pójść na spoczynek, ażeby wypocząć, ażeby nabrać sił i następnego dnia znowu wrócić do pracy. Drodzy wierni, być może ci ludzie wpadli w pewną rutynę i cieszyła ich ta rutyna wieczorem, kiedy
błogosławiąc Boga, spożywali ten chleb i mówili, teraz już mam wszystkie obowiązki za sobą na dzień dzisiejszy, teraz mogę poświęcić chwilkę dla siebie, mogę zaraz wypocząć. Ale przecież ten wypoczynek jakże szybko się kończył, jakże szybko dla człowieka zmęczonego mija noc i następuje następny dzień pełen znoju i pracy, którym należy podjąć te same obowiązki, które przed chwilą jeszcze się zostawiło z radością, że może teraz właśnie wypocznę. Drodzy wierni, ta radość widzimy, że jest bardzo ulotna. Jakże często jej doświadczamy, jakże często okazuje się, że nie prowadzi nas do prawdziwego, duchowego wesela, tylko jest jakąś chwilową pociechą, pewnym uśpieniem sumienia, które pozwala nam oderwać się od twardej rzeczywistości naszego życia, ale nie pozwala nam posiąść prawdziwego szczęścia. To wszystko się kończy, to wszystko się mija. Ale te typy radości, zwłaszcza ten pierwszy, tych, którzy mogą sobie pozwolić na coś więcej, na właśnie jakąś wystawność, na jakieś takie zabawy, które tutaj być może są bardziej kosztowne, też wielokrotnie narażają się na to, że przez to też i w grzechy popadają. I grzech jest też dla nas pewną radością. Chwilową, ulotną, ułudną, ale przecież radością. Czy Matka Kościół woła nas, żebyśmy w taki sposób się radowali? Otóż nie. Matka pragnie dobra dzieci swoich. Dlatego też Matka wskazuje nam inną radość. Czy w takim układzie ci, którzy poszli do Pana Jezusa, reprezentują tych, którzy prawdziwą radość znajdują? Przyjrzyjmy się im. Niewątpliwie są to ludzie gorliwi, bo oto się okazuje, że poszli na miejsce pustynne, gdzie była wiosna, więc noce zimne, a dni upalne, gdzie nie było dachu nad głową, nie było łóżka, nie było właściwie pożywienia. Poszli do Pana Jezusa i trwali z Nim. Inni ewangeliści mówią, że kilka dni trwali przy Nim. Pomyślmy o naszej gorliwości, jak nam czasami ciężko jest zdobyć się na to, ażeby wybrać się do domu rekolekcyjnego na kilka dni, tam gdzie jest i dach nad głową, i półmisek z jedzeniem, i łóżko, i właściwie wszystkie warunki, ale nam się nie chce. A tym ludziom się chciało. Ale dlaczego poszli ci ludzie do Pana Jezusa? Ewangelista Jan mówi nam bardzo wyraźnie. Poszli, bo widzieli cuda, które czynił nad chorymi. Drodzy wierni, ci ludzie zobaczyli, że Pan Jezus uzdrawia chorych. A któż z nas nie ma takich problemów? Któż z nas nie pragnie zdrówka? I poszli do Niego po to zdrówko. I poświęcili się rzeczywiście bardzo mocno, ażeby doświadczyć cudów, ażeby zobaczyć uzdrowienia, ażeby zobaczyć Pana Jezusa działającego. I jeszcze w bonusie dostali inny cud, bo właśnie pokarm dostali. I to mnóstwo pokarmu, że z tych 5 chlebów uzbierało się 12 koszów ułomków, a jadło ponad 5000, a być może i 10000 osób ten chleb, który Chrystus Pan pobłogosławił i dał. Zobaczcie, jak ci ludzie popadli w euforię. Ewangelista nam nie wszczędzi tej informacji, ponieważ mówi, że chcieli obwołać Chrystusa królem. Dlaczego? Dlatego, że daje chleb, czy daje pieniądze i daje zdrowie. Daje to, czego nam tak naprawdę nigdy nie ma za dużo. Zawsze chcemy więcej chleba, czy tych materialnych dóbr i pieniędzy. I co czyni Pan nasz Jezus Chrystus? Widząc, jak ci ludzie popadają na fałszywą ścieżkę, niewątpliwie gorliwi, ale nie rozumiejąc prawdziwej radości i szczęścia, ucieka przed nimi. Chroni się na górę. Nie chce być królem, który zapewni im zdrówko i pieniądze.
Drodzy wierni, ci ludzie są na tyle zdeterminowani, i o tym już dzisiaj nie słyszymy w Ewangelii, ale możecie sobie przeczytać, czytając do końca 6 rozdział Ewangelii świętego Jana, że gdy Pan Jezus ucieka na drugą stronę, przez jezioro Genezaret, to ci ludzie, nie mając łódek, obiegli to jezioro, ażeby tam Pana Jezusa spotkać, ponieważ jedli ten chleb. Drodzy wierni, ta gorliwość o co? O to, co przemija. Bo przecież nasze życie się kiedyś skończy, nie mówiąc już o zdrówku, które szybciej się załamie. I te wszystkie nasze dobra materialne, które tutaj gromadzimy i w których upatrujemy naszą radość i wesele, ostatecznie nie będą przyczynkiem naszej radości i wesela w Królestwie Niebieskim. I wtedy ci ludzie przychodzą do Pana Jezusa i wtedy Pan nasz Jezus Chrystus wykorzystuje ich pożądanie właśnie zdrowia i chleba, ażeby wskazać im źródło prawdziwej radości. Szukaliście mnie, bo jedliście chleb do syta. Ale to nie jest powód, żeby szukać Chrystusa. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, a poumierali. Ojciec mój da wam prawdziwy chleb, który z nieba pochodzi, a tym chlebem jest ciało moje za życie świata. Ten, kto ten chleb spożywa, żyć będzie na wieki, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, bo ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Drodzy wierni, Chrystus Pan dla tych ludzi wskazuje źródło prawdziwego szczęścia, które tkwi w chlebie niebieskim i nie takim, jaki jedli Żydzi na pustyni i poumierali. Nie takim, który Chrystus pobłogosławił na pustyni, ażeby tymczasowy głód zaspokoić, tylko ten chleb, który z nieba zstępuje, ażeby dać życie świata. On jest życiem. On jest tym, co przemienia człowieka w życie, co nadaje sens życiu. Chrystus mówi o komunii z sobą. Drodzy wierni, czymże jest ta komunia z Nim? Jest to wspólnota interesów. To są wspólne cele i wspólne dążenia, jakie są w sercu Chrystusowym. Tylko ten człowiek może rzeczywiście wejść do tej wspólnoty. To nie wystarczy podejść do balasek i przyjąć zewnętrzny znak sakramentalny, jeżeli nie ma tej wspólnoty interesu. Kiedy Chrystus wypowiedział te słowa, to ci wszyscy gorliwi, którzy obiegli jezioro, którzy z Nim byli na pustyni, jakże w dramatyczny sposób pouciekali, powiedzieli, trudna jest pomowa, któż jej może słuchać. Do tego sposobu to było dramatyczne doświadczenie, że Chrystus Pan do swoich uczniów mówi, i czy wy też chcecie odejść? Zwierni, gdzie jest nasze szczęście i gdzie jest nasze wesele? Gdzie jest nasza radość? Czy kieruje nami pożądanie tego prawdziwego chleba, który daje żywot wieczny? Czy my prawdziwie pożądamy tego szczęścia, które wynika ze zjednoczenia z Chrystusem, które odmienia nasze życie? Zwierni, żeby wejść we wspólnotę interesów, wspólne cele, wspólne dążenia z Chrystusem, niewątpliwie należy pozostawić dotychczasowe życie. Bo nie można służyć Bogu i mamonie i nie ma nic Chrystus wspólnego z Belialem. To wymaga od nas być może bolesnych zabiegów. Mówi Chrystus gdzie indziej, jak cię gorszy twoja ręka, twoje oko, twoja noga, odetnij, wyłup i odrzuć od siebie, ażebyś kaleki według ciała, ale zdrowy na duszy wszedł do Królestwa Niebieskiego, niż w całości miał być wyrzucony w ogień wieczny. Drodzy wierni, prawdziwa radość wynika z tego, że się nawracamy. Że obumiera w nas stary człowiek. Dlatego też ta radość,
tak mocno jest podkreślona, niekoniecznie w tych radosnych okresach, tylko właśnie w środku Wielkiego Postu, tego okresu nawrócenia. A żebyśmy pojęli, na czym zasadza się sens ludzkiej egzystencji. Człowiek, który zdobywa się na to, ażeby wejść we wspólnotę interesów, we wspólne dążenia z Chrystusem, ten człowiek odnajduje prawdziwą radość. Pomyślmy o tych wszystkich dniach, godzinach, momentach, kiedy byliśmy głupkowato wesołkowaci, kiedy śmialiśmy się pustym śmiechem, kiedy kosztując coraz to nowych potraw, napojów, myśleliśmy, że oto osiągamy szczyt naszego człowieczeństwa. Jak krótkie to były chwile szczęścia. A jak potem był wielki żal i pustka, że to się właśnie skończyło. Jak próbowaliśmy znowu znaleźć coś takiego, co nam da poczucie, namiastkę szczęścia i znowu na chwilę ją znajdowaliśmy i znowu pustka. I drodzy wierni, i tak w nieskończoność. I pomyślmy też o tym, jak ci, którzy mieli odwagę dla Chrystusa stracić życie, jak ci ludzie, którzy byli wyprowadzani na areny w całym Imperium Rzymskim, ażeby zginąć w kłach dzikich zwierząt albo pod mieczem gladiatorów, czy też w różnych wymyślnych torturach, ci ludzie wychodzili i śpiewali Chrystusowi hymny. Poganie się dziwili, że ci się nie boją śmierci, dlatego że oni byli szczęśliwi, chociaż im zabrano wszystko, co mieli i za chwilę zabiorą im życie. Ale oni byli szczęśliwi, ponieważ mieli szczęście z chleba żywota, który skosztowali i który dał im prawdziwe życie, którego świat zabrać nie może. A Chrystus ich wskrzesi w dniu ostatecznym.